Cześć, witam was wszystkich serdecznie, z tej strony Rafik i zapraszam do oglądania Demon's Souls Remake. Gramy wyłącznie łukiem. Założymy drugą szansę. Proszę, hyper mod. Lecimy na arcydemona, który jest bossem, którego mogą się przydać gracze. Można zdobyć koronę pustyni, która daje znaczący wzrost ataku magii, jeżeli gramy magiem. Możemy grać przeciwko graczowi, który właśnie wcielił się w bossa, albo grać ze sztuczną inteligencją. Gracz opuścił. Strefę bossa, także będziemy przeciwko sztucznej inteligencji grać. Za bossa możemy otrzymać z jego duszy czar, który widzieliśmy. Wracamy do spójni.
Zabijemy się. Dzielimy się w bossa. Musimy być w formie ducha. Przy pomocy czarnego kamienia oka, którego zdobywamy po zabiciu pierwszego czerwonego ducha w grze NPC przed bożkiem głupców albo zjeżdżając windą w dół w mieście tuneli. Jesteśmy bossem. Wdzielamy się w bossa. Gracz musi do nas przyjść, pokonać całą tą drogę, którą przed momentem ja pokonałem. Może gracz zginąć po drodze, wówczas też otrzymujemy koronę. Jeżeli dotrze do nas, będziemy musieli zabić gracza, żeby otrzymać koronę. Gracz zginął. Otrzymałem koronę oraz człowieczeństwo. Wracamy do spójni. Musielibyśmy znowu zginąć i wcielić się ponownie w bossa i poczekać, aż przyjdzie jakiś śmiałek zawalczyć z nami. Dobrze, moi drodzy. Na ten moment będziemy kończyć odcinek i zapraszam was na kolejny. Trzymajcie się. Do następnego odcinka.